Kiedyś w tym wykopie jeździły samochody z Kasprzaka. Teraz będzie tutaj jeździć tramwaj kierunek Kasprzaka. A tam dalej powstają już nowe tory, szyny i słupy od sieci trakcyjnej, właśnie na poziomie minus 1. O tym, jak powstaje cała inwestycja tramwaj kierunek Kasprzaka, dowiecie się właśnie w tym filmie. Zaczynamy! Tramwaj kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, cześć, witamy wzdłuż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Kasprzaka. Znajdujemy się na ulicy Prostej, a właściwie na początku ulicy Kasprzaka, która to właśnie jest przebudowana. Całkowicie nie do poznania, ponownie wracają tutaj tramwaje. Kiedyś już były, jeździły, te torowisko w tym miejscu było 3 razy już rozkopywane i na szczęście to już jest ostatni element tej przebudowy w tym miejscu. Pierwotnie budowa centralnego odcinka długiej linii metra, następnie budowa metra do Księcia Janusza i na sam koniec budowa tramwaju na Kasprzaka. Dopiero w ostatniej fazie faktycznie pojawiły się tutaj zielone tory, czyli to schodnik, który w tym miejscu jest. No i dolecieliśmy do przystanku kolejnego, Szpital Wolski. W tym miejscu tramwaje w przyszłości będą jechać prosto lub skręcać w lewo w kierunku Warszawy Zachodniej. Na razie jeszcze prace przy tym odcinku nie są realizowane, pomijając pustkę technologiczną na poziomie minus 2 na Warszawie Zachodniej. Natomiast tutaj możemy zobaczyć stary przystanek Szpital Wolski, który jest niestety na minus z wysiadaniem przez jezdnię. Ten przystanek nie będzie wykorzystywany liniowo, z tego co wiemy, kiedy już zostanie oddana do użytku nowa trasa tramwaju na Kasprzaka, ze względu na to, że oczywiście tramwaje unikają w miarę możliwości jeżdżenia razem z innymi uczestnikami ruchu, jeżeli to nie są autobusy, więc i również w tym miejscu tramwaje nie będą jeździć po prostu na jezdni, pomijając zjazdy do zajezdni czy inne wyjątkowe sytuacje. Linii tutaj na razie planowanej nie będzie, tramwaje będą jechać raczej prosto. Tymczasem tutaj oczywiście też powstały nowe przystanki autobusowe, nowe ścieżki rowerowe, nowe przejazdy rowerowe i mniej więcej wszystko w tym miejscu przy Szpitalu Wolskim jest już gotowe, pomijając ten jeden narożnik w tym miejscu z ulicą Płocką, gdzie jak widzieliśmy, jeszcze tam jakieś ostatnie prace się dzieją na narożniku północno-wschodnim. Tymczasem nowy rozchodnik pojawia się na kolejnych odcinkach tutaj na ulicy Kasprzaka w kierunku linii obwodowej. Krok po kroku coraz to więcej elementów zielonych tutaj się pojawia. Jak widzicie na ujęciach właśnie z drona, nisko przeleciałem, abyśmy mogli dokładnie się przyjrzeć, no może poza tymi ujęciami, jak tam wygląda nasz ładny rozchodnik. No i co tu dużo nie powiedzieć. Ładnie pod wieczór, właśnie na zachód słońca, tak jak te ujęcia były nagrywane, on się tutaj aż mieni tą żółcią i taką zielenią. Pięknie wygląda. Natomiast tak, faktycznie rozchodnik pojawia się już na tym odcinku, gdzie torowisko jest. Słupy od sieci trakcyjnej na tym samym odcinku są, szyny też są, tramwaje oczywiście tutaj żadne jeszcze nie jeździły, z tego co wiem, chyba że jakieś techniczne testowania, ale one także się pojawią dopiero na sam koniec trasy, kiedy już wszystko będzie gotowe. Natomiast jak widzicie, jest to stopniowo rozkładane, rozchodnik tutaj się kończy, tu jeszcze go nie ma, to jest po prostu z rolki, tak, macie rozwijany rozchodnik, on tutaj się pojawia w kilka sekund, tak samo jak właśnie się pojawił bardzo szybko, chwilę przed konferencją na Puławskiej, gdzie też właśnie został rozwinięty tego samego dnia, co była konferencja prasowa. Także jak widzicie, ładnie to wygląda, pięknie się to łączy, komponuje, coraz to więcej zieleni w Warszawie, również w środowiskach. Nie będę ukrywać, że bardzo mi się marzy, żeby zobaczyć jakąś taką właśnie trasę tramwajową, zieloną, nową trasę zieloną, po prostu gdzie jadą tory i nie ma w okolicy żadnej ulicy, żadnego chodnika, tylko po prostu jest na przykład jakaś oaza, park. Takie pole mokotowskie. No niestety takiej trasy tramwajowej nie mamy zbytnio planowanej w najbliższym czasie, żeby faktycznie nie było wzdłuż ani ulicy, ani chodników, ani ścieżek rowerowych. Czegoś takiego nie mamy, chociaż na pewno tramwaj na Gocław jest elementem, gdzie nie byłoby ulicy, a ścieżki rowerowe, drogi rowerowe i chodniki by o wiele lepiej wyglądały niż to, co na przykład tutaj. Bo po jednej, po drugiej stronie mamy autostrady, że tak to powiem, jeżeli chodzi o ilość pasów. Ale nie będę mówić rzeczywiście, że nie są potrzebne, bo tutaj dużo samochodów jeździ. Dobrze, wróćmy do tramwajów, a nie do mojego marzenia o różnych elementach zielonych tramwajów. Przystanek PKP Wola Kasprzaka, który się w tym miejscu znajduje. No i tutaj się zaczyna armagedon rowerowy też przy okazji. W ostatnich filmach podkreślam, jakie są problemy przy... w teorii. Coraz to więcej infrastruktury rowerowej powstaje, ale w praktyce podczas budowy rowerzyści i piesi są bardzo mocno wykluczani z możliwości przejeżdżenia przez pracę budowy. Mamy taką sytuację na metro Karolin. Jest i również tutaj na rondzie Wolnego Tybetu jest ten duży problem faktycznie.
I aktualnie rowerzyści na głównym szlaku komunikacyjnym wzdłuż ulicy Kasprzaka, Świętokrzyskiej, Prostej, Połczyńskiej, Poznańskiej mają aktualnie wykluczony dojazd. Natomiast zanim do tego dojdziemy, zwróćcie uwagę, że tutaj już mamy nowe właśnie płyty przystankowe, właściwie peron przystankowy tramwajowy i z tych przystanków będzie dogodne dojście na przystanek kolejowy PKP Wola. Po prawej stronie po prostu będzie jedno przejście dla pieszych i już będziecie wchodzić po schodach na górę. Więc trzeba przyznać, że tutaj się udało bardzo zrobić dobre i wygodne przesiadki pomiędzy koleją, a pomiędzy właśnie tramwajami. No i tutaj mamy ten właśnie jeden z federalnych elementów. Cały czas, pomimo tego, że rondo, jak widzicie, jest już aktualnie rondem i już faktycznie samochody z niego korzystają, to piesi rowerzyści są całkowicie dyskryminowani w tym miejscu, chociaż nie będę ukrywać, że rozwiązanie tutaj jest dosyć spektakularne i szczerze wam polecam, żeby tutaj się przejść. To jest chyba jedyne rondo w Warszawie, gdzie w ramach tymczasowej organizacji ruchu przejście dla pieszych jest poprowadzone przez sam środek ronda. I aktualnie, żeby się przedostać z jednej strony na drugą stronę ronda, trzeba się przedostać właśnie środkiem ronda. Natomiast czemu mówię o tym, że to jest duży problem? Nie byłoby tutaj problemu, gdyby nie fakt, że aby na przykład przedostać się z jednej strony Kasprzaka na drugą stronę Kasprzaka, to trzeba najpierw wejść na sam środek Prymasa Tysiąclecia, następnie przejść przez środek ronda, gdzie sygnalizacja świetna jest tak ustawiona, że raczej się wam nie uda przejść w trakcie jednej sesji, a następnie przejść ponownie na jedną z części Kasprzaka. Więc w skrócie musicie zaliczyć od 3 do 4 sesji świateł, faz świateł. Całkiem dużo, prawda? No możecie tutaj właściwie spędzić jakieś ładne 5-6 minut, tylko łącznie przechodzi przez jedno rondo. To jest dosyć kuriozalne. Rowerzyści mają jeszcze gorszą sytuację tutaj, o której za chwilę powiem, bo została zamknięta jedna główna arteria rowerowa, właśnie łącząca Połczyńską, Poznańską, Kasprzaka i Świętokrzyską. I teraz tego przejazdu tutaj nie ma. Aktualnie rowerzyści muszą przechodzić przez sam środek ronda. Następnie tutaj już mamy kawałek nowego asfaltu, który tam widzicie. To jest nowa droga rowerowa, której wcześniej nie było. Przejazdem rowerowym tutaj, którego też jeszcze wtedy nie ma. Następnie nie mogą przejechać tędy, muszą dalej pojechać do Bema i na Bema skręcić i ponownie przejechać przez skrzyżowanie. Dlaczego tak to wygląda? Ponieważ aktualnie tutaj fragment po lewej stronie został całkowicie zamknięty, nie ma teraz przejazdu ani przejścia dla pieszych pod tą częścią wiaduktów kolejowych. Jest to duże utrudnienie, przystanki autobusowe też musiały być przez to przystanek, znaczy jeden przystanek. I tutaj przejście jest aktualnie na okrągło. Przy okazji też co ważne, bo ostatniej modernizacji zmiany organizacji ruchu na rondzie, środkowe przejście jest tylko wyłącznie przejściem, nie ma tam teraz przejazdów rowerowych, co jest na duży minus, trzeba przyznać, bo wcześniej można było tam tędy spokojnie rowerem czy innym pojazdem przejechać bezproblemowo. Teraz takiej możliwości zgodnie z przepisami nie ma. Więc tutaj trzeba faktycznie przyznać, że rowerzyści muszą stracić nawet do 10 minut, żeby przejechać przez ten węzeł komunikacyjny, co jest oczywiście dużym minusem. Natomiast tutaj przelatujemy do kolejnego elementu, czyli nowego przystanku Ordona. Tutaj ten przystanek wygląda w dużej mierze mniej więcej tak samo, jak tutaj patrzę na niego co miesiąc. To się tak, mamy oczywiście coraz to więcej nowych szyn, nowego zbytu, nowego totowiska tramwajowego, ale przy samej jezdnika z Przaka w kierunku ulicy Wolskiej na razie się dużo nie zmieniło, a sam przystanek Ordona czy po jednej, czy po drugiej stronie wygląda mniej więcej podobnie od już ładnych kilku miesięcy. To oczywiście mamy coraz to więcej na tym składziku nowych płyt, nowych elementów, które będą rozkładane na terenie całej budowy, ale tutaj na przykład się już zmieniło. Mamy coraz to więcej szyn, które już zjeżdżają faktycznie na poziom minus 1, jak również ściankę po prawej stronie. Co jest oczywiście ciekawym elementem wizualnym. Tutaj, jak widzicie, lecimy sobie, też są składowane już nowe rozjazdy, które łuki, krzyżownice, te będą montowane właśnie tutaj na dole, bo będą tutaj nowe rozjazdy, dzięki czemu tramwaje będą się łączyć z tramwajami na Wolskiej i Kasprzaka. No i tutaj oczywiście przelatujemy do przystanku Reduta Wolska, który będzie teraz na poziomie minus 1. Tutaj sytuacja się dosyć mocno zmieniła, bo pierwotnie przystanek był na górze, teraz będzie na dole, do niego będzie zejście za pomocą pochylni, schodów nieruchomych, oczywiście zwykłych schodów, jak i również za pomocą wind. Z po drugiej stronie oczywiście będzie pochylnia. Kładka, która była po stronie zachodniej, będzie cały czas tutaj i składki będą też zejścia na obydwa przystanki za pomocą schodów. Z tego co pamiętam, raczej na wind tutaj nie możemy liczyć, aż jeszcze zerknę w projekcie. Nie będzie wind od drugiej strony, tylko i wyłącznie będą schody. No to niestety, aż wszystkiego aż tak pięknie nie może być. Tu mamy stary przystanek tramwajowy. Jak widzicie, to jest aktualnie jeden wielki bałagan i wszystko jest tutaj wyburzone. Tak samo jak została zamknięta ponownie, po raz tutaj teraz jedna jezdnia Reduty Wolskiej, więc tutaj też oczywiście takiej, znaczy ulicy Redutowej, więc teraz nie ma tutaj przejazdu jakiegokolwiek.
jeżeli chodzi o jedną jezdnię, na drugiej się odbywa teraz ruch w obydwu kierunkach. No i oczywiście prace na dole. Prace na dole faktycznie się zmieniają, bo tak, przejście podziemne nowe, które znajduje się w tym miejscu pod ulicami Wolski i Kasprzaka, jest już wykończone, jeżeli chodzi o samą konstrukcję. Następnie tutaj będzie wejście na schody i co do schodów dużo nie powiem, bo schodów nie ma, tak? Jeszcze trzeba to wszystko zasypać i faktycznie zrobić stopnie. Następnie mamy przejazd dla tramwajów dołem. Wcześniej tutaj jeździły samochody na dwóch pasach. Tutaj mamy kolejną klatkę schodową na drugi przystanek. Tam mamy już dokładnie widoczny szyb windowy, więc tam się pojawi winda. No i patrząc oczywiście, przekręcając się w drugą stronę, będziemy mieli przystanek tramwajowy tutaj dokładnie przy tej ściance. Będą tutaj też oczywiście wiaty. No i na końcu będzie wejście na kładkę z jednej i z drugiej strony, a tu mamy pochylnię. Z pochylni będzie oczywiście wejście do przejścia podziemnego, jak i również na przystanki tramwajowe, czy na górę do przystanków autobusowych. Przystanki autobusowe pozostają mniej więcej w tych samych miejscach, gdzie były, tam się dużo nie pozmieniało, z tym, że jeden przystanek autobusowy został zlikwidowany na rzecz tego, że nie był wykorzystywany już teraz liniowo od bardzo długiego czasu. Znaczy, właściwie nikt z niego nie korzystał, nie był po prostu wygodny i po prostu niezbędny w aktualnym układzie drogowym. No i tak mniej więcej to wygląda. Przejdźmy sobie teraz nad nowo budowanym odcinkiem na Wolskiej, gdzie teraz środowisko jest całkowicie wyburzone. Właśnie lecąc tędy, nad starym przystankiem Wieduta Wolska, możemy zobaczyć, że środowisko właściwie już całkowicie zostało zniszczone i zlikwidowane. Słupy odcinkacyjne w niektórych miejscach jeszcze stoją, w niektórych miejscach są wyrywane właściwie z fundamentami, co za chwilę zobaczycie. I w ten sposób też odpowiem na wasze pytanie, jak głęboko są zakopane słupy odcinkacyjne w tramwajach, a proszę bardzo, macie taki słup. Więc całkiem głęboko. I niełatwo coś takiego wykopać, tak to powiem, z ziemi. Tutaj dalej mamy stary przystanek tramwajowy, cmentarz prawosławny. Ten przystanek tramwajowy znika z mapy Warszawy dla komunikacji szynowej, będzie dla autobusów teraz po jednej i po drugiej stronie, więc w teorii trochę lepiej, bo będą autobusy zatrzymać się w tym miejscu w obydwu kierunkach. No i dalej, jak widzicie, już nie ma całkowicie tej starych torów tramwajowych. Słupy pozostały odcinek lekcyjnej, ale odcinek już przy samej lekcyjnej został całkowicie wyburzony i tutaj torów nie ma. Tutaj też co chwilę się zmienia organizacja ruchu, jeżeli chodzi o możliwość przejazdu przez to skrzyżowanie, w związku z tym, że tory trzeba wyburzyć ze samego środka skrzyżowania, więc tutaj się spodziewajcie, że tutaj się często będą zmieniać organizacje ruchu, no i trzeba będzie też budować nowe tory w tym miejscu, więc też nie będzie aż tak łatwo. Tramwaje należy dojeżdżają tutaj do tego miejsca, czyli do PKP Wola Wolska. W tym miejscu tramwaje dwukierunkowe, nie po nakładce, a po tymczasowych rozjazdach zmontowanych w poziomie szyn. Faktycznie tutaj po prostu stare tory zostały zdemontowane i zmontowane nowe z rozjazdami. Tramwaje dwukierunkowe w tym miejscu przejeżdżają, następnie motorniczy przechodzi na drugą stronę, do drugiej kabiny i jedzie w drugim kierunku. Co ciekawe, tutaj dwie linie tramwajowe w teorii dojeżdżają i wyjeżdżają stąd. Natomiast oczywiście żadna linia nie jest w stanie przegonić drugiej, no bo jak to? Jeżeli są wszystkie na tym samym torze, no to nie da się tego zrobić. No jak widzicie, tutaj faktycznie całkiem ładnie to wygląda. Też co ciekawe, o czym warto powiedzieć, to jest to, że trochę więcej się dzieje niż myślałem w tym miejscu. Bo więcej tego torowiska na ulicy Wolskiej zostanie przebudowanego i wyremontowanego, jak i również przystanki tramwajowe elekcyjne będą nowe. Bo widać, że aktualnie trwa ich demontaż. No i tutaj jak widzicie, tramwaje na spokojnie sobie przyjeżdżają. To jest film przyspieszony, oczywiście tramwaj de facto tutaj tak szybko nie przyjedzie. Ograniczenia na tymczasowych rozjazdach, niezależnie czy są w poziomie szyn, czy są w formie nakładki, są całkiem brutalne. Zazwyczaj to jest, z tego co pamiętam, na nakładkach to jest chyba 5 na godzinę, więc całkiem powoli trzeba przez nie przejeżdżać. Natomiast tutaj właśnie są przystanki dwa elekcyjne dla tramwajów. Są całkowicie aktualnie demontowane, co według mnie oznacza, że będą tutaj nowe przystanki, no bo jeżeli coś się wyburzy, no to trzeba postawić ponownemu. Przystanki będą obydwa cały czas w tym samym miejscu, nie będą po przeciwległych stronach skrzyżowania. No i mamy coraz to więcej już tych zjazdów rowerowych, ścieżek rowerowych, choć jak widzicie na tym narożniku, czyli na narożniku południowo-wschodnim cały czas nie rozpoczęły się jakiekolwiek jeszcze prace. Myślałem się, że to będzie stopniowo realizowane, jak i również przejazdu po stronie wschodniej dla rowerzystów też cały czas nie ma, a tam takowy będzie. Na starej trasie tramwajowej, tutaj gdzie kiedyś tramwaje jeździły, będzie oczywiście nowa rzecz, czyli droga rowerowa wzdłuż całej trasy do Sowińskiego. Pojawi się nowa droga rowerowa, znaczy Sowińskiego, do Dudu Wolskiej, tam mniej więcej za przystankiem to tramwajowa, na tym przykładce ścieżka rowerowa będzie się na razie kończyć, więc trochę szkoda, że nie będzie wyciągnięta dalej do Sowińskiego, gdzie przejazd rowerowy jest na drugą stronę ulicy,
ale no cóż, tak to niestety wygląda. Tutaj mamy już całkowicie zbetonowane nowe torowisko. I co ciekawe, co faktycznie się zmienia, to jest to, że pod wiaduktami tutaj ulicy Kasprzaka również pojawiają się już nowe tory i są betonowane i są już montowane słupy od sieci trakcyjnej. To też jest element, który się pojawił w ostatnich dniach, tygodniach, tego wcześniej nie było. Więc cóż, co tu dużo nie mówić, dużo się dzieje to teraz pod ziemią, a pod ziemią jak coś się dzieje, właściwie w wykopie, to tego zazwyczaj mimo wszystko się nie widzi, więc warto na to patrzeć trochę z innej perspektywy. No i na koniec zetknijmy, jak tam wygląda sytuacja przy Forcie Wola, bo aktualnie do tego miejsca dojeżdżają te tramwaje od strony Bemowa. No, nie ma tej możliwości przejazdu. Ostatnio film, jak tutaj pokazywałem wam świeżo po wprowadzeniu tej nowej organizacji ruchu, zamknięciem ulicy Wolskiej, to nagrywałem to chwilę po wschodzie słońca, więc wtedy nie było dużo tramwajów, ale tutaj możecie zobaczyć, że już tramwaje faktycznie funkcjonują, jeżdżą czy to w jednym, czy to w drugim kierunku. Mało jest miejsca, to widzimy dokładnie w tym miejscu, na przykład tramwaj przejeżdżający przez nakładkę, jest akurat widoczny, ładnie trafiłem. Natomiast jest mało miejsca w tym miejscu dla tramwaju, żeby tutaj po prostu sobie stały na totach odstawczych. Totów odstawczych w tym miejscu nie mamy. De facto może maksymalnie w tym miejscu czekać 5 tramwajów na wyjazd. To i tak jest w teorii całkiem dużo, bo 2 tramwaje na przystanku Fort Walla, 1 tramwaj czekający przed skrzyżowaniem, 1 tramwaj czekający na zmianę kierunku, 1 tramwaj czekający na, przed wjazdem na to zjazdy zjeżdżający przystanku. Trochę to pokombinowane przeze mnie. W teorii jeszcze na przystankach dla wysiadających mogą 2 tramwaje czekać, więc byśmy mieli nawet 7 tramwajów, ale może już bez przesady. Tramwaje, co ważne, zaczęły tutaj jeździć częściej, autobusy Z26 też jeżdżą trochę lepiej, w związku z tym, że mieszkańcy się skarżyli i nie dziwię im się całkowicie, że mieszkańcy się skarżyli na to, że tutaj te tramwaje rzadko jeździły, bo to jest jednak ważne miejsce, a jedna linia tramwajowa to jest trochę słabo, a jak jeszcze, że jeździła bardzo rzadko w godzinach szczytu, to już w ogóle był dramat, a poza godzinami szczytu też tutaj ludzie chcą dojechać do domów, więc ważne, żeby te tramwaje cały czas to jeździły w tym miejscu, nawet w trakcie tej aktualnej fazy budowania. Tymczasem, jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzienny dzwoneczek. Jeżeli chcielibyście, żeby takich filmów było cały czas tyle samo i coraz w lepszym standardzie, zapraszam was do wspierania i przy okazji pozdrawiam wszystkich wspierających, których możecie zobaczyć na ekranach końcowych. No i na koniec powiem wam oczywiście o jakichś terminach. Terminy są jasne i całkiem klarowne. Tramwaje na Wolską najprawdopodobniej wrócą na sam koniec tego roku, a tramwaje na Kasprzaka będą jeździć już od początku nowego roku. Więc 2024 rok to jest rok dużej ilości końca inwestycji tramwajowych. Tramwaj do Wilanowa, tramwaj na Gagarina, tramwaj na Kasprzaka to inwestycje, które się zakończą w przyszłym roku. Ale też w przyszłym roku dużo się zacznie nowych inwestycji z pełną parą, czyli tramwaj na Rakowieckiej i tramwaj pod Warszawą Zachodnią. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!